Czy zdarzyło wam się kiedykolwiek, że mieliście swoją ulubioną grę free to play, od której zrobiliście sobie parę lat przerwy, a gdy do niej wróciliście, to żeście się kurwa nieźle rozczarowali? Dzień dobry, jestem Kairos, to jest kolejna Zapchaj Dziura i dzisiaj właśnie na ten temat sobie troszeczkę podyskutujemy, czy też ja z chęcią chciałem wam przybliżyć moje związane z tym doświadczenia, no i na pewien sposób rozpocząć pewnego rodzaju dyskusję. Zanim jednak zaczniemy, chciałem wam tylko powiedzieć o paru sprawach. Jeszcze macie szansę jeden dzień, by zadać mi pytanie pod ostatnią Zapchaj Dziurą, która zapowiada Q&A. To Q&A pojawi się w następną niedzielę zamiast Zapchaj Dziury, także za tydzień o tej porze będziecie sobie oglądać Q&A, a nie Zapchaj Dziurę. Ponadto 30 października w piątek w okolicach godziny 20 rozpoczniemy sobie transmisję na żywo, zresztą jak zawsze, tylko tym razem będzie to strumyk halloweenowy. Na Discordzie prawdopodobnie trwa już ankieta w wyborze gry, jaki to horror sobie oczywiście obierzemy na warsztat. Są tam takie pozycje m.in. jak Resident Evil 7, Dead Space 1, Obcy Izolacja i parę innych. Także zapraszam, wejść na Discorda, kanał powiadomienia i tam odnośnik do ankiety się znajduje, wejść i zagłosować. A propos naszego tematu, oczywiście bycia rozczarowanym po grach free to play, chciałem wymienić kilka pozycji. Wydaje mi się, że chyba zacznę od mojego osobistego przypadku, od tej takiej, powiedzmy, najmniej inwazyjnej na pewien sposób, czyli o takiej grze, co też pewnego czasu gra prawdę. Nieźle się zagrywałem, wróciłem po paru latach i muszę przyznać, trochę się rozczarowałem tym, jak gra się zmieniła. Będzie to tytuł kontrowersyjny, gdzie do tej pory, co niektórzy moi widzowie słyszą o tej grze, to zbiera im się na żyganko, a inni zresztą zaczynają klaskać w ręce i bardzo by chcieli zobaczyć się na jakiejś transmisji na żywo. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o League of Legends. O LoLu można powiedzieć wiele. Naprawdę wiele. Jednak tutaj nie będę teraz na czynniki pierwsze tej gry rozbrajał. I moje czasy, kiedy pierwszy raz zagrałem w LoLa i na pewien sposób się w nim zakochałem, sięgają czasów trzeciego sezonu oraz czwartego, gdzie wtedy najbardziej oczywiście grywałem sobie w tę gierkę. No i oczywiście piąty, szósty i siódmy sezon to był okres czasu, gdzie naprawdę tylko wracałem na słowie na chwilę, zagrać 10 meczy, zdobyć rangę, odebrać nagrody i wyłączałem tę grę w cholerę. Moje powroty teraz są troszeczkę na zasadzie, jak mnie tutaj na Discordzie zachęcą do grania, bo prawdę powiedziawszy, LOL troszeczkę mega się zmienił. A jakie tutaj są zmiany w LOLu? Cóż, z pewnością trzeba przyznać, że ta gra zawsze pozostawała i dalej jest grą, która nie jest pay to win. To oznacza, że gracz, który nie wydał nigdy ani złotóweczki na tę grę, zawsze ma takie same szanse, żeby wygrać na kogoś innego, kto na przykład wydaje pieniędzy w potężnej ilości. To są tylko zmiany kosmetyczne, tak. Problemem chyba jest to, że Riot co sezon kombinuje troszeczkę z mechanikami, dodając bardzo dziwne i specyficzne i oryginalne postacie. Wydaje mi się, że LOL z sezonu trzeciego i czwartego, którego ja pamiętam, a ten obecny, to jest troszeczkę nie była ziemia. No taki moment, w którym mogę stwierdzić dobrze, że LOL troszeczkę zaczął iść w takim złym kierunku, który mnie rozczarował, było m.in. wydanie Yasuo. Była to jedna z tych pierwszych postaci, która jest niezwykle denerwująca, szczególnie, że gracze tej postaci dzielą się na dwa typy. Ci, którzy kompletnie niczego nie ogarniają oraz ci, którzy po prostu drużynie przeciwnej przede wszystkim wygrywają zawsze wszystkie gry. LOL wciąż jest troszeczkę grą drużynową, więc jest problem wygrać jedynego na pięciu. I często mi się osobiście zdarza, że nawet jeżeli ja gram sobie solo i jakoś znośnie gram, czy nawet wygrywam swoją linię, to często zdarza się tak, że moja drużyna daje ciała po całości na innych liniach, innych pozycjach. Nie wiem, czy to jest wina balansu tej gry, czy po prostu doszło to do takiej sytuacji, w której po prostu ludzie cały czas siedzą w swoich dywizjach, szlifują umiejętności w swoich dywizjach i łamią 90% innych graczy w tej samej dywizji co oni, ale nie potrafią awansować wyżej. Nie jestem żadnym ekspertem, mogę też walnąć jakąś gafę, ale te nasze Zapchaj Dziury zawsze są takimi filmami, które nie są eksperckimi. Gdyby to miał być film ekspercki, to byście zdecydowanie w mojego kontekście to poznali. Chodzi mi tutaj bardziej o zwracanie uwagi na wszelakie różnego sytuacje oraz, wiecie, rozbudzenie jakichś dyskusji. Ale tak, od tego czasu zauważyłem, że do LoLa od czasu wydania Yasuo dodają coraz to dziwniejsze postaci, chociażby tutaj jeszcze ten brat Yasuo, Aphelios bodajże się nazywał. Jest jedną z tych postaci, w której gracz może feedować całą grę, ale koniec końców ma tak dobrą postać, że wystarczyło poczekać po prostu do late game'u, żeby on zaczął zabijać, mając nawet statystyki przez większość gry 1-10. Nie wiem, jak to wygląda teraz, znowu nie grałem w LoLa, bo jakoś mnie naprawdę ta gra do siebie nie zachęca. Nie zachęca mnie, żeby znowu, powiedzmy, grać tak jak kiedyś grałem za czasów trzeciego, czwartego sezonu. Grać prawie 2 lata z rzędu, dzień w dzień praktycznie. Teraz nie lubię nawet grać solo. Jeżeli miałbym grać w LoLa, to prawdopodobnie w duo, bo
Jakoś mnie ta gra zbyt bardzo stresuje samodzielnie. Nie mówiąc oczywiście o tym, że jest niezwykle denerwująca. Ja jestem osobą, która się często denerwuje przy grach i po prostu irytuje się i głośno krzyczę. Niemniej jednak w tym zestawieniu to jest chyba to, że ta gra bardzo mechanicznie się zmieniła przez postacie, mechaniki, przedmioty. Jest chyba najmniej denerwująca z reszty zestawień, których za chwilę wam opowiem, ale wciąż jednak jestem troszeczkę rozczarowany tym, jak poszedł w jakim kierunku. Tego klimatu gry, którego ja nie czuję. Czy też może tak gadam, bo nie pamiętam, jak jeszcze za czasów 3 czy 4 sezonu grano Masterem i pod AP. Jedno kół zabijało wszystkich. Chyba jakoś tak to działało. Niemniej jednak, ja już w tym LoLu nie czuję tej fajnej gry, którą czułem naprawdę jeszcze lata temu i jestem troszeczkę rozczarowany. Może samym sobą, może Riotem. Trudno tak naprawdę powiedzieć. I właśnie przez to, że też nie jestem z tym na bieżąco, z tymi wszelakimi informacjami związanymi z LoLem, nie wiem, czy jestem w stanie też tak obiektywnie wszystko powiedzieć w pełni. Stali gracze LoLa, pytanie do was. Czy LoL według was się tak zmienił? Kiedyś był lepszy? Teraz jest lepszy? Sekcja komentarzy jest dla was. Na mojej liście kolejną grą, do której nawet sobie teraz w ostatnim czasie wróciłem, również free to play, i którą się rozczarowałem jeszcze bardziej jak lulem po latach, jest World of Tanks. Mam wrażenie, że Wargaming, twórcy WOTA, są troszeczkę zbyt bardzo pazerni na pieniążki i tak naprawdę WOTA na wyższych poziomach, na tych czołgach wysokopoziomowych, czyli od 8 w górę, gra się przyjemnie tak naprawdę, dopiero gdy ma się konto premium. Gdzie koszt konta premium na około miesiąc, 30 dni właściwie, to jest około 50 zł, więc tak naprawdę, by komfortowo i bardzo przyjemnie grać w tę grę, trzeba dosłownie bulić taki, ja to mogę nawet powiem, abonamencik dla przyjemności, który kosztuje 50 zł miesięcznie. WoT jest też takim tytułem, gdzie naprawdę nie zachęcałbym kogoś, żeby sobie w niego zagrał, szczególnie jeżeli nigdy nie grał. Bardziej bym zachęcał osoby do powrotu, które już swoje konta i jakieś tam wyższe poziomowe pojazdy mają, by wróciły i sobie dalej pograły, ale nowi gracze mogliby się mega odbić. Takie mam wrażenie. I oczywiście Wargaming bardzo fajnie podszedł do tematu, dając schematy narodowe, które mega ułatwiają odblokowywanie wyższych pojazdów, gdzie kiedyś w okolicach 2012, kiedy ja grałem, to była katorga wbić nawet jakąś 8. Mamy również przepustkę sezonową, podobnie jak w Fortnite, Wargaming dał coś takiego u siebie i oczywiście jest darmowa przepustka, co jest w sumie nawet całkiem fajna, ponieważ co poziom, co się tam dostaje, jakieś kredyty, czy też właśnie schematy narodowe do odblokowywania dalej czołgów. Jednakże dalej ta przepustka, kiedy się wykupi za też chyba jakoś ponad 5 dych, daje o wiele więcej bonusów. Inna sprawa jest też tego typu, że czołgi premium, czołgi te nowe, które WOT wydaje, każdy jest lepszy od następnego. Co przez to doprowadza do takiej małej patologii, że tak naprawdę jeżeli ktoś chce być najlepszym graczem, musi cały czas mieć ten najnowszy czołg, który został wydany, ponieważ on jest cały czas lepszy. Wszystko, co Wargaming dodaje do tej gry, większość tych nowych czołgów jest coraz to lepsza. Balans leży. Wiele starych pojazdów zostało tak naprawdę w tej grze zapomnianych. Między innymi Maus, między innymi S100 niemieckie. To są pojazdy, które są od dawien dawna w tej grze i w ogóle nie dostały żadnego buffa i tak naprawdę w pojedynku jeden na jednego przeciwko jakiemuś nowszemu pojazdowi, one tak naprawdę nie mają szans. Balans w WoTie troszeczkę leży i bardzo jest nastawiony na zysk, czyli na fakt, że jeżeli chcesz być najlepszy, musisz bulić kasę. WoT ma takie swoje drobne grzeszki, szczególnie pewnie jest to widoczne w grach turniejowych i w grach rankingowych. Jeżeli jednak jest się takim troszeczkę niedzielnym graczem jak ja, to z całą pewnością nie jest to takie bolesne, jeżeli się gra bitwy zwykłe. Niemniej jednak z kontem premium jest też taki problem, że ono jest o wiele teraz potężniejsze niż było kiedyś, jeszcze lata temu. Z kontem premium mogę szczerze powiedzieć, że postęp w grze teraz w WoTie jest aż za szybki, gdzie bez tego konta premium postęp w grze jest tak zauważalnie niski, że aż się odechciewa grać. Więc ta tak zwany grind w WoTie, jakoś tak się nazywało, jest wszechobecny. I również pytanie do was, gracze World of Tanks, wy już chyba zdecydowanie powinniście mi przyznać rację, że może WoT był chyba troszeczkę mniej pazerny na pieniądze, czy też sam Wargaming, to zdecydowanie. Gracze czołgów, dajcie znać w komentarzach. I chyba teraz moje największe rozczarowanie, jeżeli chodzi o darmowe gry, które się przez wiele lat tak zmieniły, że są teraz praktycznie aż przykre do oglądania. A chodzi mi tutaj o przede wszystkim gry MMORPG. Na warsztat chciałem w pierwszej kolejności przedstawić wam Four Story.
Może o nim słyszeliście, może nie. Była to taka całkiem fajna, przyjemna gra. Wiem, że nawet nie wiem, troszeczkę klimatem przypominała World of Warcraft. A natomiast Four Story było darmowe. Ja byłem tym tytułem naprawdę oczarowany. Biorąc pod uwagę, że były takie klasy, powiedzmy, czy też rasy. Można było grać człowiekiem, wróżką, czy tam jakimś furasem. Ponadto było dużo klas postaci i to było nawet fajne. Można było tych postaci mieć naprawdę mnóstwo na koncie. Darmowe animacje, gdzie ja dawnych wydarzeniach, jak grałem w Metina, byłem oczarowany faktem, że można było sobie siadać, bić brawo, etc., etc. I Four Story było naprawdę przyjemnym tytułem. Ale wiecie, co tak naprawdę pogrzebało Four Story? Przeklęty Gameforge, który przebudował całkowicie tę grę od podstaw. I przebudowanie tej gry całkowicie od podstaw sprawiło, że straciła jakikolwiek swój urok, biorąc pod uwagę, że naprawdę wybierało się królestwa i ten konflikt między tymi królestwami, bo gra sobie wybierał, które królestwa dołączy, był tak naprawdę realny. Były specjalne obszary, żeby tylko po to, żeby było PvP z innymi graczami i tam się nabijało przykładowo dodatkowe punkty. I to było fajne. Robiliście sobie takie rajdy, 20 osób z waszego królestwa, 20 osób z królestwa przeciwnika. Jeszcze się tak tukli o taką, powiedzmy, pewnego rodzaju nawet kontrolę o mapę. Gameforge wszystko w cholerę zaprzepaścił. Jeżeli jak ja kiedyś wróciłem po paru latach do tego Four Story, to dosłownie odinstalowałem po godzinie, mając w pamięci bardzo fajne zabawę. Jeszcze kiedy miałem gdzieś około 10-11 lat. No i oczywiście Metinek, gdzie tutaj Gameforge również chyba zaprzepaścił Metina 2 jako tą grę, którą chyba wszyscy pamiętali. Nie wiem, ja przynajmniej miałem taki okres w podstawówce, klasy 4-6, że sobie w Metinie nagrywaliśmy. I to było wspaniałe, pomimo faktu, że nic nie ogarniałem z tej gry. To w 2017 roku miałem powrót do Metina na PL-u i przyznam szczerze, jak widziałem te wszystkie zmiany kosmetyczne, te inne pierdółki pododawane do tej gry, to już nie jest to samo, nie? Tak naprawdę każdy chciałby z powrotem mieć klimat Metina z okresu 2008, przykładowo 2010, ale tak naprawdę te czasy nie wrócą, bo nawet jeżeli powstają jakieś prywatne serwery, które starają się tamten klimat na pewien sposób odbudować, też przedstawić na nowo, to w większości te serwery są takie: pożyję sobie miesiąc, admin nazbiera kasy, to nazbiera kasy za ten swój sklep premium, bo zawsze są te sklepy premium. Potem ten serwer umrze na 3 miesiące, żeby znowu była reaktywacja na miesiąc i żeby znowu sobie admin nazbierał troszeczkę kasy do portfela. Mnie te serwery prywatne do Metina nigdy nie zachęcały, szczególnie, że one bardzo są specyficzne na pewien sposób. Szczególnie, że pamiętam, że zarówno na Gameforge'u, jak i na tych prywatnych serwerach gracz ma aż za dużo przedmiotów na samym początku gry i ta gra jest zbyt prosta. Nie czuć w ogóle tego podbijania sobie statystyk, podbijania sobie ulepszania i rozwijania swojej postaci. I to jest niefajne. Nawet jeżeli by ten klimat stary wrócił, o którym wspomniałem, to większość graczy by się prawdopodobnie zanudziła tak naprawdę i odbiłaby się mega. Nostalgia z człowiekiem robi naprawdę bardzo złe rzeczy. I chyba fakt faktem, MMO są na tej płaszczyźnie najbardziej rozczarowujące. Mam takie wrażenie. Sam sobie kiedyś przysiągłem, że już nigdy nie wrócę do żadnej gry MMORPG. Ostatnią taką grą był Ion, w którego grałem w 2017 roku, od 2016 jakoś. Miałem taką roczną przygodę i stwierdziłem sobie, jakie to są okropne pochłaniacze czasu. Gry MMO? Kairos zdecydowanie przekreślił ten tytuł, czy też ten gatunek gier właśnie w okolicach 2017 roku. Raczej nigdy nie wrócę, bo i też nie dysponuję aż taką ilością wolnego czasu, jak posiadam ją kiedyś. Mamy tutaj jakichś graczy gier MMO. Z chęcią posłucham o waszych doświadczeniach, z chęcią również posłucham o waszych uwagach. Mam nadzieję, że taka pogadanka wam się na pewien sposób podobała. Oczywiście jest to też film tego rodzaju, że nie chcę być żadnym ekspertem, że się wypowiadam w jakichś dziedzinach, tylko chcę takie po prostu luźne myśli wyrzucić dla was, do was, do kamery, w ramach oczywiście naszej Zapchaj Dziury. Z chęcią posłucham o waszych doświadczeniach. Właśnie te filmy polegają na tym, żeby w was rozbudzić taką pewnego rodzaju myśl i właśnie rozkminę, jak to się też rzeczy teraz, w tym przypadku, w tym filmie, zmieniały po latach, jeżeli chodzi o gry free to play. Podkreślam, free to play. Jeszcze jest taki jeden tytuł, Team Fortress 2, pewnie każdy o nim słyszał. Do niego się boję wracać. Też był okres, gdzie się zagrywałem jak jasna cholera, ale słyszę się o plagach cheaterów i Valve też ma chyba bardzo wysrane za przeproszeniem na swoją własną grę. Szczególnie, że teraz zbliża się Halloween, a zawsze pamiętałem, że na Halloween w Team Fortress były naprawdę bardzo fajne eventy i boję się wrócić do Team Fortress, choć z chęcią bym zainstalował. Ale ma ta gierka też specjalne miejsce w moim serduszku. Nie wiem, czy chcę zaprzepaścić właśnie wspaniałe wspomnienia.
Oczywiście podzielcie się ze swoimi rozmyśleniami w komentarzach, z chęcią podyskutujemy i obiecuję, że poodpowiadam wam na wszelakie komentarze, jakie zostawicie, czy też stosownie oczywiście na nie zareaguję. Jak macie jakieś wątpliwości, oczywiście piszcie, możecie mnie poprawić, ja również się nie uważam za osobę, która jest kompletnie nieomylna. Chciałem też podziękować bardzo użytkownikowi Crazy, dlatego że stworzył dla mnie intro do Zapchaj Dziury. Niestety przez prawa autorskie oraz troszeczkę fakt, że to intro jest za długie, nie mogę go wstawić. Niemniej jednak tutaj będziecie mieli odnośnik i jeszcze w opisie tego filmu link do niepublicznego filmu Crazy'ego i tam możecie obejrzeć intro, który dla mnie stworzył. Dziękuję ci bardzo, kawalarzu. I ja wam też, moi drodzy, dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego, a w przyszłym tygodniu widzimy się na Q&A-u, ale mi długi film wyszedł, masakra. Zostawcie jakąś ocenę, trzymajcie się, hej.